Sejmu rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Senat w dzielnicy 8. Projekt uchwały zarządu dnia 7 października 2013 roku w sprawie przystąpienia pana Piotra Turczy do składu osobowego Rady Dzielnicy 8. Niepełnosprawności. Uzgadniam, że rozpoczyna regulacja sprawy. Paragraf 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Stanisława Rogody uchwała nr 597/2013 Rady Dzielnicy 8 z dnia 18 września 2013 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Na jego miejsce skład Rady Dzielnicy 8 Dębniki wstępuje pan Piotr Turcza, który w wyborach uzyskał kolejną największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Wynik głosowania w zarządzie 3 za 0, przeciw 0, wstrzymujących się. Uzasadnienie. Uchwała podejmuje się w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Stanisława Rogody. Dziękuję bardzo. Chciałbym dyskusję przekazać, tak chciałbym zabrać głos w tej sprawie. Nie ma. Zatem poddam pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, macie druga, 8, 9, 10, 11, 19, 18. Dziękuję panu, stwierdzam, że Rada Sesji podjęła stosowną uchwałę. Tak, tak. Przechodzimy do punktu 5.